Patrzcie, to ten sklepik. Jesteśmy ten sklep, co wczoraj opowiadałem wam. Patrzcie na ten, co opowiadałem o... Tu ludzie chodzą, tu dzieci wchodzą do tego sklepu, dosłownie. Rozumiecie? Tu wchodzi dzieciarnia do sklepu. Dzieciarnia wchodzi do tych sklepów i napis, tak jak mówiłem, na bluzce. Dla. Tak lepiej trochę zaklejone. Zobaczcie, na bluzce dziwka był napis. I nie przychodźcie obojętnie koło takich rzeczy, bo... Czy mogę wyjść z kolegą? Ja chciałem tylko powiedzieć, że jest napis dziwka na tym. Ja przychodziłem po chwilą z córką, zawróciliśmy, odstawiłem do samochodu i nie wiem, to nieładnie, jakbyśmy z właścicielem porozmawiali. Dziewczyna w majtkach jest napisem dziwka. I to prawdopodobnie nieletnia jeszcze. Żadne tylko, no mimo wszystko to, co pan zrobił, to jest pewnego rodzaju akt vandalizmu. Tak? No, tak. Czyli co, bardzo byśmy prosili ewentualnie, bo mówię, no, jakie to mamy możemy... taką kampanię, to my to, wie pan, wieszamy. My się też no, ale to nie wstyd wam, że się na takie coś godzicie? Czy możemy pan dać skończyć? Okej. Okay. Możemy wytłumaczyć tę sytuację. My się też z panami nie zgadzamy. A, okay. My po prostu dostaliśmy taką kampanię od tej firmy, a. za którą, że tak powiem, nasza firma zapłaciła. Galeria też to zaakceptowała, szefostwo galerii. Aha. Powiem tak, no, my staraliśmy się walczyć z tym, żeby to ściągnąć. Kurde, to jest chyba taki mniejszy, że tam uschowane, rozumiem, nie? Ale ja tu przychodzę. Powiem tak, panowie, no nie jesteście pierwsi. A myślałem, pani jego córkę na co dzień wie i spojrzała na tej tato, sama mnie puknęła. Powiem tak, panowie, ja państwa rozumiem, no. Bo jestem kierownikiem regionalnym, ja próbowałem z tym walczyć, powiem panu szczerze. Okay. Rozmawiałem z szefem, no dostałem takie informacje, że to jest po prostu kampania tej firmy, za którą nam zapłacili po prostu. Rozumiem. Galeria, ja wie pan, co wkleję teraz mówię, moja taka prośba, czy mógłby pan ewentualnie to właśnie do nas gdzieś na oficjalną tak, stronę, tak, jak tak będzie, że tak powiem, ja wtedy nawet jako regionalny będę miał jakiś odnośnik, żeby właśnie pokazać waszą super, opinię i po prostu to zgłosić, bo powiem panu szczerze tak, ja może nie wyglądam, mam 30 lat, też będę chciał mieć dziecko i też bym się po prostu nie chciał na takie coś nadzieć, także ja tutaj dobre państwa podejście. Rozumiem po prostu wszystko jasne, sercem rozumiem. Jestem z państwem, bo mówię, sam staram się walczyć, żeby to po prostu zniknęło. Dziękuję. Dobra, także jedyne, o co mogę